często właszczało to, gdy ktoś chodził i krzyczał tylko i wyłącznie sprowadzał mnie do roli owadni moją macicę. Ja też godność kobiety postrzegam, że kobiety są bardzo wartościową częścią tego społeczeństwa. Pan powiedział, mogą uczestniczyć w dyskusjach o gospodarce, o zdrowiu, o podatkach i nie tylko i wyłącznie. Moje pani poseł, że przepraszam, że tak mówię, że w tej walce o macicę pani poseł wygrał Kościół razem z instytucjami pro-life. Właśnie widzi pan, panie doktorze, to jest ta linia demarkacyjna, to jest ta linia granicząca, którą w tej chwili się stawia i mówi się tak, że jedne kobiety to są te, które są po stronie kościoła, a drugie, które nie są po stronie kościoła. Jedne to są te, które wczoraj miały czarne bluzki, a drugie te, które miały białe bluzki. Ja podkreślam to, że to jest bardzo trudna sprawa, temat aborcji dla wielu kobiet i jestem tą osobą, która właśnie szanuje tą godność i szanuje różnego typu wybory kobiet na co dzień, a nie mam takiej łatwej oceny w tym, że jak jestem po tej stronie, to jestem po tamtej stronie. Ustawa, która nie pozostawia żadnego wyboru. Nie jest dla mnie do zaakceptowania. Osobiście, dlaczego się pani nie identyfikuje z tym protestem, bo się skupiła? Ja się, panie redaktorze, identyfikuję i to powiedziałam na początku. Niemniej jednak forma mi nie podoba się, upolitycznienie tego protestu. Nie podoba mi się pewna hipokryzja niektórych osób, liderek, które krzyczały w różne hasła, które mi się nie utożsamia. Natomiast nie mówię tutaj o tym, że się nie utożsamiam z postulatami wielu kobiet. W sprawach kobiet jest bardzo dużo do zrobienia w Polsce. Bardzo dużo rzeczy robiłam przez 20 lat. Musimy się zająć matkami samotnie wychowującymi, właśnie kobietami, które wychowują dzieci niepełnosprawne, aktywizacją kobiet, które powracają na rynek pracy. Ja osobiście się tym zajmowałam. Nie godzę się na to, żeby ktoś mówił, że dlatego, że nie ubrałam wczoraj czarnej bluzki, to jestem za tym, aby ograniczyć wolność kobiet. To jest nieprawda. I właśnie przeciwko tego typu przeregowaniu kobiet jestem przeciwna. I to był mój własny bunt. Tym bardziej, że on był spowodowany tym, że rzeczywiście miałam ubrać czarny strój. Nie chciałam strajkować, nie chciałam uczestniczyć w marszu, miałam czarny strój ubrać. Rano poszłam do sklepu. Część kobiet, młodych kobiet, która wysiadła z autobusu, miałam przez przypadek niebieską kurtkę, bo taką założyłam. I na dzień dobry przywitał mnie hasłem Pisiura. I o tym to wywołało we mnie bunt tego typu, że właśnie to my zamiast się łączyć w pewne kwestie i rozmawiać, dzielimy się na te białe i czarne. I to mi się nie podoba i to był mój własny bunt protestujący przeciwko temu, że właśnie sztucznie się dzielimy. Ale jak to sztucznie, jeżeli do pracy, do dalszych prac sejmowych zostaje skierowany projekt, który zakłada tak naprawdę więzienie dla kobiet i dla lekarzy. Przede wszystkim PiS powinien się zdecydować, na czym mu zależy. Czy jemu zależy rzeczywiście na ograniczeniu liczby aborcji, czy też z przyczyn ideologicznych upokorzeniu kobiet. Dlatego, że tak naprawdę ten projekt, który trafił do Sejmu, w żaden sposób nie zmniejszy liczby aborcji. Zmniejszy tylko liczbę aborcji legalnie realizowanych w Polsce. Pamiętajmy o tym, że wszystkie badania pokazują dość jednoznacznie. Te kraje, w których jest pełna edukacja seksualna, pełna dostępność do antykoncepcji, również pamiętajmy o tym, że w tej chwili ograniczoną dostępność do antykoncepcji mają kobiety albo z mniejszych miejscowości, gdzie po prostu nie ma tego lekarza i nie ma tej apteki, gdzie one mogłyby w sposób, że tak powiem, jawny kupić środki antykoncepcyjne, ale również dlatego, że ze względów ekonomicznych. W związku z tym, na przykład jedno z rozwiązań, które proponował ten projekt Ratuj Kobiety dotyczące dostępności większej do środków antykoncepcyjnych, na przykład dla osób korzystających z pomocy społecznej, żeby miały refundowane, jest zasadne. I w krajach, w których jest szeroki dostęp do antykoncepcji, do edukacji, liczba aborcji spada do poziomu 1/3 tego, co jest w tych krajach, gdzie jest prawo nieliberalne. Nawet w tych krajach, w których jest pełna liberalizacja, takich jak Niemcy, Holandia czy Belgia. Średnia dla Europy to jest 30 parę aborcji na 1000 kobiet. W krajach takich jak Niemcy, Belgia i Holandia, czyli w krajach, w których jest pełna liberalizacja, tych aborcji jest 9, 6 czy 9, 7, czyli poniżej 10 na 1000 kobiet. Dlatego, że... Ale Kościół jest też przeciwny edukacji seksualnej. No właśnie, i to jest według mnie hipokryzja i pewien tak naprawdę, że to nie chodzi o kwestie związane z aborcjami, tylko chodzi o kwestie ideologizacji życia codziennego. Ja się w pełni utożsamiam z wszystkimi tymi kobietami, które protestują. Protestowałam sama, dlatego, że mam córkę 19-letnią i w jakiś sposób czuję, że to bardzo ją dotyczy. Dlatego, że to nie jest tylko kwestia, to nie jest na pewno temat zastępczy. To jest kwestia tego, że jeżeli by weszła ta ustawa, którą proponowały Ordo Iuris, to ta ustawa nie tylko ogranicza prawa kobiet wyboru,
naruszyć, uniemożliwia in vitro, dlatego że tam jest mowa, że dzieckiem poczętym, jak oni tam to tak nazywają, jest od momentu połączenia komórki żeńskiej i męskiej, czyli nawet zarodek składający się z kilku komórek, czyli takich, który się szczepia kobiecie przy wypadku in vitro, to już jest według nich dziecko. Co to oznacza? Oznacza, że jakiekolwiek obumarcie takiego zarodka już będzie traktowane jako, jako spowodowanie śmierci dziecka poczętego, czyli dla lekarza 3 lata więzienia. Podobnie jest sytuacja z badaniami prenatalnymi. Przypomnijmy, że część badań prenatalnych, tych badań, które umożliwiają często leczenie dziecka jeszcze w łonie matki, w czasie ciąży, grozi poronieniami 1-2%, na przykład amnioprodukcja. I teraz, jeżeli mówi mi lekarz, posłyszymy powiedzieć na przykład profesora Dębskiego, który mówi o cudach, które w tej chwili może medycyna z leczeniem takich dzieci jeszcze w łonie matki, a jednocześnie mówimy, nie, zróbmy z przyczyn ideologicznych brak badań prenatalnych, bo tak naprawdę to oznacza ta ustawa, mimo że nie jest to wpisane wprost, to oznacza, że tak naprawdę nie chodzi o względy medyczne, nie chodzi o względy zmniejszające liczbę aborcji, tylko chodzi o tak naprawdę czystą ideologizację życia. I podobnie jest z pozostałymi zasadami. Bardzo wiele się mówi w tej chwili, że łaskawy pan, czyli PiS, wprowadzi ustawę, która tylko powoduje, że jest brak zgody na aborcję. Właśnie, ale ja mam pytanie do obu pani posłanek. Czy sądzicie panie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu chyba nie jest specjalnie na rękę ta debata? Czy myśli panie, że w ogóle możliwe jest schowanie, zakopanie tych wszystkich projektów, tak, i zamrażarki? Nie spisali nie było to na rękę, to by odrzucił w pierwszym czytaniu, tak jak my odrzuciliśmy, jako jedyny klub zagłosowaliśmy cała Nowoczesna za tym, żeby odrzucić w pierwszym czytaniu. Krótko pani poseł Ścigaj. Ja myślę, że ten projekt nie wyjdzie jednak z komisji tak szybko i tak sobie pan redaktor wspomniał. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która jest partią władzy i ona patrzy tylko i wyłącznie na słupki i myślę, że wcale nie do końca jest na rękę to Prawo i Sprawiedliwości i myślę, że zostanie tak jak jest, przynajmniej przez dłuższy czas, więc uważam, że Prawo i Sprawiedliwość być może dając swoim posłom tą pełną wolność, trochę też się na przykład przeliczyło, że jednak wśród nich jest bardzo dużo posłów, którzy bardzo ortodoksyjnie na tego typu zapisy patrzą. Posłuchajmy informacji Radia TOK FM, Katarzyna Lubnauer i Agnieszka Ścigaj są. Jeżeli nie chcemy skończyć jak teraz, na poważnie. Gdzie po prostu jest pięciopasmowa autostrada przy pięciopasmowej autostradzie. Lista przebojów TOK FM. Miejsca do życia już nie ma, bo wszyscy nie mają to się zarezerwować. Taka lista. W jaki sposób trzeba to regulować. Niestety. Odebrać sobie praw arytmetrycznej większości. Zachowajmy kompromis, który nie zmusi kobiet do pójścia do podziemia. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TOK FM. Będziemy dojeżdżać na przykład prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód. Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przeszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel, Auto, Żoli, Bosch. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakup i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umów się na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na www.autożolibosch.pl. Auto 7 dni w tygodniu do Warszawy. Wolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminami na rzecz organizacji pozarządowych. Lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe wspierane przez samorządy to Skarby Ziemi Dzierżoniowskiej, Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych NGO to jest to oraz spotkania integrujące środowisko trzeciego sektora pod nazwą Trzymajmy się razem i zmieniamy lokalną rzeczywistość to inicjatywy, w których uczestniczy ponad 70 lokalnych organizacji. Tutaj niemożliwe staje się możliwe. Więcej na www.dzierżoniu.pl.
bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bólestawo wymięśniowe czeromatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na opokę byt. Dobrze nosi głównie na długo. Opokę byt. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mają samochody prywatne, ale najczęściej do pracy i tak wybierają się komunikację miejską, bo radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne, wygodniejsze. Natomiast samochody ich stoją cały dzień przed domem, a do tego dochodzą samochody tych osób, które na przykład dojeżdżają do metra i zostawiają je gdzieś na jakieś. Minęła 12.21, Anna Draganek, zapraszam, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski nie zamierza przepraszać za swoje słowa o czarnym proteście. Szef polskiego MSZ-u w TVN24 ocenił, że była to kpina z poważnych spraw i że protest miał charakter marginalny. Przeprosin od ministra domaga się opozycji, ale Waszczykowski w rozmowie z reporterką TOK FM Karoliną Lewicką przyznał, że nie zamierza tego robić. Nie, za co? No za pańskie słowa względem kobiet z czarnego protestu. Niczego tego nie powiedziałem, że miałem przepraszać. Jeszcze raz powtórzę, o życiu i śmierci w naszej cywilizacji nie rozmawia się na wiecach, nie rozmawia się na ulicach i nie używa się haseł, których nie jestem w stanie wypowiedzieć jako mężczyzna, jakie były używane na tych wiecach. Tłumaczył minister Waszczykowski, którego odwołanie, przypomnijmy, domaga się Barbara Nowacka z Komitetu Ratujmy Kobiety, a policja poinformowała przed chwilą, że w sumie w ramach czarnego protestu zorganizowano w całej Polsce 143 zgromadzenia, w których wzięło udział około 98 tysięcy osób. Królewska Szwedzka Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z Fizyki. 2016 Nobel Prize in Physics. And the other had to F. Duncan Holliday and J. Michael Kostritz. Komitet Noblowski docenił pracę w dziedzinie topologicznych przejść fazowych. Dzięki pionierskiej pracy naukowców udało się zaobserwować nieznane wcześniej fazy materii. Ich praca może przyczynić się do rozwoju nie tylko nauki, ale również nowych technologii w elektronice materiałowej. Laureaci oprócz wyróżnienia, o którym marzy cały świat nauki, otrzymają medale, dyplomy i podzielą między siebie ponad 800 tysięcy euro. Słuchasz informacji TOK FM. Część rosyjskich wojsk postawiona w stan najwyższej gotowości to z powodu ćwiczeń podsumowujących ostatnie szkolenia z zachodniego okręgu wojskowego, podaje agencja TASS. Pododdziały zmierzają do wyznaczonych miejsc, gdzie będą ćwiczyć ataki rakietowe z wykorzystaniem systemów Iskander. W sumie w ćwiczeniach weźmie udział ponad 500 wojskowych wyposażonych w 50 jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Ponad 6 tysięcy migrantów tylko wczoraj uratowano na Morzu Śródziemnym. Włoska Straż Przybrzeżna ocaliła pasażerów 36 łodzi i pontonów, które wypłynęły z Libii. To rekordowa liczba osób uratowanych przez włoskie służby jednego dnia. 9 osób nie przeżyło przeprawy przez cieśninę sycylijską. Od początku tego roku do Włoch przypłynęło około 150 tysięcy migrantów. Kolejne informacje TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś deszczu spodziewajmy się w południowej Polsce, w pozostałych regionach zdecydowanie więcej słońca i sucho, choć wszędzie może się chwilami chmurzyć. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Zakopanem przez 12 w Warszawie i Katowicach, 13 w Łodzi, Trójmieście, 14 we Wrocławiu do maksymalnie 15 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Natomiast jeśli chodzi o komunikację miejską, widzimy, że ten z Nowoczesnej Agnieszka Ścigielska. Czuję się, panie, obrażony słowami ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, niech chyba. Czy ja się czuję obrażona? Przede wszystkim pan minister Waszczykowski powinien skorzystać czasami z prawa do milczenia. Pan minister Waszczykowski czasami ośmiesza siebie, ale ośmieszając siebie, ośmiesza jednocześnie państwo, bez ministrem tego rządu, ministrem spraw zagranicznych. I dla mnie dyplomata, który najpierw mówi, potem myśli, jest nieporozumienie. Natomiast w tym wypadku czuję się oburzona, bo obraził kobiety, które nie bawią się, tylko walczą o swoje prawa. Walczą o swoje prawa nie tylko wyboru, ale przede wszystkim walczą o swoje prawa do zdrowia swojego i na przykład swoich dzieci. Już mówiliśmy tutaj o badaniach prenatalnych i o skutkach tej ustawy, która może spowodować, że tych badań prenatalnych nie będzie. I również prawo do zdrowia, dlatego że jeżeli by wprowadzona została ta ustawa, którą zaproponowało Ordo Iuris, to oznaczałoby dla kobiet, że lekarz trzy razy by się zastanowił, niż zaczął leczyć jakąkolwiek kobietę w ciąży. Bo nawet podanie jej prostego leku, który mógłby spowodować poronienie, spowodowałoby u niego karę więzienia do lat 3. Na wskazówkę ze kłopoty z prokuratorem. A pani poseł Agnieszka Agnieszka Ścigaj. No zdecydowanie nie podzielam takiego stwierdzenia, ponieważ pan mniej więcej tyle samo. Minister Waszczykowski. No, tego, że ja
słyszałam osobiście tych słów, natomiast nie podoba mi się takie stwierdzenie, bo myślę, że te kobiety, które wczoraj tam maszerowały w tym marszu, zdecydowana ich większość, to nie były kobiety, które tam wyszły do zabawy, padało, było zimno. One rzeczywiście miały postulaty, chciały, żeby zauważyć ich problem. Każda wyszła pewnie z własną tam motywacją, niemniej jednak kwestia słów pana Waszczykowskiego, no to jest mocno taka ignorująca te wszystkie ważne kwestie, które ze sobą niosły, więc myślę, że nawet jako mężczyzna tak no, powinien trochę sfolgować. Ja już nie pomijam to, co wcześniej pani poseł powiedziała, że dyplomacja, język dyplomacji, ale to już pan minister Waszczykowski nieraz pokazał, że on ma z tym zdecydowany problem i potem bardzo często musi trochę prostować te swoje uwagi, które są nie na miejscu. Dzisiaj z mównicy sejmowej posłanki opozycji apelowały do szefa dyplomacji, żeby przeprosił, powiedział, że nie ma za co. Pan poseł Meysztowicz również od nas Nowoczesnej zwrócił się o to, żeby przeprosił wszystkie kobiety jako mężczyzna, natomiast pytanie jest, czy on ma zdolność honorową tak zwaną, żeby kogoś obrazić lub potem przeprosić. Ja mam duże wątpliwości, jego słabość po prostu chamskie. No i to cały komentarz właśnie a propos jeszcze dyplomacji naszego wizerunku w Unii Europejskiej, jutro w Parlamencie Europejskim debata na temat przestrzegania praw kobiet w Polsce. Czy panie myślą, że potrzebna jest ta debata? Pamiętajmy, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, w związku z tym normalne jest, że w Parlamencie Europejskim rozmawia się o sprawach krajów, które są członkami Unii Europejskiej. Natomiast niestety ostatnio za często trzeba rozmawiać o sytuacji w Polsce. Przypomnijmy, że niedawno była rezolucja w sprawie w ogóle stanu prawa w Polsce, ale również w kwestii praw kobiet i puszczy i bardzo wielu elementów. Niedobrze, że Polska z kraju, z którego byliśmy dumni, że również na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako pewien wzór demokracji, staje się powoli krajem, o którym coraz częściej rozmawia się w Parlamencie Europejskim, ale w tym negatywnym znaczeniu. Pani poseł? Nie, ja zdecydowanie nie jestem z tego powodu zadowolona. Uważam, że wszystkie sprawy, które najpierw możemy rozwiązać tutaj na gronie parlamentu, bo przypomnę tak, że tu jest jakiś totalny absurd związany z tym, że ta ustawa, nawet jeżeli jest kontrowersyjna, jest to projekt obywatelski, wpłynął do Sejmu i on i debaty tej właściwej. Drugi projekt obywatelski też wpłynął i został odrzucony w pierwszym czytaniu. No tak, ale ten, wie pan, gdyby tak Parlament Europejski chciał debatować nad wszystkimi projektami, które zostały odrzucone obywatelskimi, to Platforma Obywatelska na przykład musiałaby poświęcić się mężczyzny z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach. Można skontaktować się dzwoniąc pod numery 997 lub 112. Możliwe jest także anonimowe przekazanie informacji za pośrednictwem strony internetowej Świętochłowickiej Policji. Więcej na ten temat na stronach internetowych Dziennika Zachodniego, dziennikzachodni.pl. Za kilkanaście miesięcy bydgoski tabor tramwajowy powiększy się aż o 18 nowych pojazdów. Pierwsze z nich wyjadą na tory już w 2017 roku. W ten sposób po raz kolejny poprawi się komfort podróżowania komunikacją miejską w Bydgoszczy. Chcemy tym samym wymienić najbardziej zasłużony tabor z lat 80. na zupełnie nowy, wyjaśnia Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Za punkt honoru postawiliśmy sobie zakup tramwajów niskopodłogowych. W kwestii nowoczesnych autobusów jesteśmy jednym z liderów w kraju. Z tramwajami jest nieco gorzej, ale po tym zakupie na pewno nasza lokata pod tym względem się poprawi, dodaje rzecznik bydgoskiego Zarządu Dróg Miejskich. O czym więcej możemy przeczytać na stronach internetowych Gazety Pomorskiej, pomorska.pl. Był to przegląd portali samorządowych i Bartek Wasilewski. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Na komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe i będziemy rozmawiać o Turcji oczywiście. A dziś wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii wyborczej. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. I to jest ta gra na dwóch fortepianach. Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na świat w południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja. Polskie Radio.
Radio 24. Informacje dnia. Jest 12.30. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. W serwisie też o laureatach tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, a także o inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Firmują go związkowcy z Solidarności. Projekt trafił do laski marszałkowskiej we wrześniu tego roku. Zgodnie z nim zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Wyjątkiem mają być stacje benzynowe, piekarnie, sklepy na dworcach kolejowych oraz sklepy osiedlowe, jeżeli za radami staną ich właściciele. Autorzy projektu przekonują, że zakaz handlu w niedzielę ma poparcie społeczne, o czym świadczy liczba zebranych podpisów, ponad 500 tysięcy. Na ustawę czekają też pracownicy handlu, którzy są przeciążeni pracą. Mówił Alfred Bujara z Solidarności w dniu, gdy projekt trafił do Sejmu. Wyraził też przekonanie, że zakaz handlu wejdzie jak najszybciej w życie. Myślę, że dzisiaj mamy dobrą koniunkturę polityczną do wprowadzenia tej ustawy. Mamy również dobrą koniunkturę gospodarczą. Przeciwnicy zakazu mówią, że po wejściu w życie tych przepisów pracę może stracić około 100 tysięcy osób. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski przypominał, że o zwolnieniach pracowników mówiono już, gdy wprowadzono zakaz handlu w dni ustawowo wolne od pracy. To, że mamy dzisiaj niby stracić 100 tysięcy miejsc pracy, to jest tylko taki bezczelny szantaż pracodawców, który oni opanowali już do perfekcji, strasząc, że czy każdej zmianie, która może być korzystna dla pracowników, spotka się to z katastrofą. Nic nigdy takiego się nie stało. Handel będzie się mógł odbywać m.in. w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia i w ostatnią niedzielę przed świętami wielkanocnymi. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali David Tules, Duncan Holdane i Michael Kosterlitz. Zostali wyróżnieni za teoretyczne odkrycia w dziedzinie topologicznych przejść fazowych i topologicznych faz materii. Ich dokonania dają nadzieję na wielki postęp w materiałoznawstwie i elektronice. Cała trójka nagrodzonych naukowców pracuje na amerykańskich uczelniach. David Tules, który otrzymał połowę nagrody na University of Washington w Seattle, Duncan Holdane na Princeton University, a Michael Kosterlitz na Brown University w Providence. Powodzenia w nauce i odwagi w debacie naukowej życzył Andrzej Duda studentom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezydent wziął udział w inauguracji roku akademickiego na szczecińskiej uczelni. Andrzej Duda, zwracając się do studentów, podkreślił, że ich przyszła praca w zawodach medycznych nie będzie tylko pracą, ale przede wszystkim służbą bliźni. Jest to służba drugiemu człowiekowi. Dziękuję Państwu, że właśnie tą drogę, drogę do służby dla drugiego człowieka w dziedzinie ratowania, chronienia, zdrowia i życia Państwo, młodzi przecież jeszcze bardzo, wybraliście. Życzę Wam na tej drodze wszelkiego powodzenia i w trakcie Waszych studiów i później, kiedy będziecie rozpoczynali swoją pracę zawodową. Prezydent życzył rzekom odwagi, a wykładowcom, by potrafili ją kształtować u swoich studentów. Nie bójcie się debaty, nie bójcie się dyskusji, nie bójcie się tego, że powiecie coś, co jest sprzeczne z zastanymi do tej pory poglądami. Bo zawsze może się okazać, że właśnie uda się odkryć coś, co będzie miało charakter przełomowy. Proszę, żeby Państwo młodym to umożliwiali i budowali w nich odwagę. A młodym życzę tej odwagi. W inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uczestniczył też minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin zapowiedział zmianę sposobu finansowania uczelni od nowego roku. Ma on być oparty na nowym algorytmie tak, by, jak tłumaczył minister, studentów było mniej, ale by kształcenie było na wyższym poziomie. Muzyka, film i przede wszystkim teatr. Te nurty sztuki będą najbardziej obecne jesienią we Wrocławiu, europejskiej stolicy kultury. Październik upłynie pod hasłem festiwalu Avantgarde, przeglądu filmów Wima Wendersa, a także olimpiady teatralnej, na której pojawią się gwiazdy światowej estrady. Ważne w tym miesiącu będzie także nazwisko Tadeusza Różewicza. Festiwal Kartoteka Rozrzucona Tadeusza Różewicza ma przede wszystkim utrwalić i zgłębić poetykę artysty, powiedział kurator teatralny europejski
Polskiej Stolicy Kultury Jarosław Fec. Nie chodzi tutaj tylko o ten tekst, który mistrz przygotował, ale przede wszystkim o jego ideę teatru i filozofię teatru, która no właśnie rozrzuciła się w świat i na zawsze przemieniła Teatr Polski, Teatr Światowy. Chcemy to jakoś prześledzić i pokazać w miejscach nieoczywistych, miejscach nieteatralnych. Jednym z elementów tej formy będzie prezentacja przedruków rękopisów Tadeusza Różewicza w przestrzeni publicznej, takiej jak przejścia podziemne, poczekalnie i budynki uczelni. Festiwal Kartoteka Rozrzucona Tadeusza Różewicza potrwa we Wrocławiu od 7 do 10 października. Papież Franciszek przebywa w miasteczku Amatrice w środkowych Włoszech, czyli na terenach nawiedzonych 24 sierpnia przez silne trzęsienie ziemi. Zginęło w nim blisko 300 osób. Jak powiedział papież, jest to wizyta ściśle prywatna. Zaraz po trzęsieniu ziemi, modląc się za ofiary i dodając otuchy pozbawionym dachu nad głową, Franciszek obiecał, że odwiedzi ich, jak tylko będzie to możliwe. W niedzielę w drodze powrotnej z Azerbejdżanu na pytanie, kiedy planuje tę wizytę, papież odpowiedział, że najprawdopodobniej w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli dopiero 27 listopada. Podkreślił też, że pojedzie prywatnie jako ksiądz, jako biskup, jako papież, a przede wszystkim sam. Dlatego do tej pory nie ukazały się jeszcze żadne fotografie ani materiały filmowe. Wiadomo jedynie, że papież odwiedzi szkołę w Amatrice, znajdującą się w baraku w pobliżu zburzonego dawnego budynku, i że odwiedzi centrum miasteczka leżące w gruzach. Nie bez znaczenia jest na pewno fakt, że dziś przypada uroczystość świętego Franciszka z Asyżu, patrona Włoch i patrona pontyfikatu Jorge Mario Bergoglio. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Dzisiaj w kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przejaśnienia. W całej Polsce spodziewany jest dziś deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24, 12.37, czyli czas na świat w południe. Magdalena Skajewska, zapraszam. Dziś rozmawiać będziemy o Kolumbii. Nieco ponad połowa Kolumbijczyków głosujących w referendum w sprawie układu pokojowego z partyzantami z FARC odrzuciła porozumienie mające kończyć ponad 50-letnią wojnę. A miało być inaczej. Sondaże przedreferendalne wskazywały na zwycięstwo zwolenników układu, choć nie pomyliły się co do niskiej frekwencji. Co to wszystko oznacza dla przyszłości procesu pokojowego w Kolumbii? Czy prawie 300-stronicowy dokument negocjowany przez 4 lata należy wyrzucić do kosza? A może da się go zmodyfikować, do czego nawołują sceptycy? W studiu ze mną Państwa i mój gość Paweł Zerka, ekspert Wise Europa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Niektórzy, zwłaszcza brytyjscy komentatorzy, co ciekawe, mówią o takim brexitowym momencie w Kolumbii, bo tego chyba niewielu się spodziewało, że Kolumbijczycy odrzucą to porozumienie, choć niewielką różnicą głosów, to też należy powiedzieć. Dlaczego tak się stało? Czy przeciwnicy tego układu przekonali Kolumbijczyków, a może chodziło właśnie o niską frekwencję? Ja faktycznie, jak wczoraj rano spojrzałem do mediów, to poczułem taki sam nieprzyjemny kac, jak nazajutrz po referendum na Wyspach Brytyjskich. Okazało się, że wbrew wszelkim przewidywaniom zwyciężyła ta gorsza, co tu dużo mówić, opcja. Oczywiście te sytuacje są trudne do porównania, no bo w przypadku Kolumbii chodzi o zakończenie półwiecznej wojny, o coś dramatycznego, gdy tymczasem w Wielkiej Brytanii mowa raczej o tym, czy Wielka Brytania ma należeć formalnie do Europy, czy też nie, więc to są trudne do porównania sytuacje. Też w Wielkiej Brytanii premier Cameron zapowiadał i musiał się tego trzymać, że to referendum będzie wiążące. W przypadku Kolumbii to było, jakby to powiedzieć, no nie musiało dojść do tego referendum, to prezydent Juan Manuel Santos zdecydował, że jednak podda wynegocjowane przez 4 lata w Hawanie porozumienie pod głosowanie ogólnonarodowe, po to też, żeby włączyć społeczeństwo w decydowanie o przyszłości kraju. Ale to też powiedzmy jasno, że to referendum jest
ważne mimo tej niskiej frekwencji, bo tam były pewne zmiany w prawie, które umożliwiały, uznanie tego referendum za wiążącego, nawet jeżeli nie było frekwencji przekraczającej 50%. Tak, natomiast to odrzucenie tego porozumienia pokojowego nie oznacza, że rząd musi wrócić do wojny z FARC-iem, bowiem prezydent cały czas na mocy kolumbijskiej konstytucji ma za zadanie dążyć do tego, żeby zagwarantować stabilność w swoim kraju i w jego przekonaniu tę stabilność może realizować poprzez dążenie do porozumienia pokojowego z partyzantami. Więc to moim zdaniem nie oznacza odrzucenia całego porozumienia do kosza, natomiast owszem utrudnia przyjęcie go w takiej postaci, w jakiej zostało ono wynegocjowane. W tej chwili wszystkie stronnictwa polityczne na scenie politycznej Kolumbii, zarówno te, które były za przyjęciem tego porozumienia, jak i te, które nawoływały do głosowania na nie, czyli tutaj głównie chodzi o polityków skupionych wokół byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe. Wszyscy oni teraz dążą do tego, żeby jakoś pozbierać to, co się stłukło w tych ostatnich dobach, po to, żeby kraj nie wrócił do tragicznej sytuacji sprzed dekady, tylko żeby udało się jakoś ten proces pokojowy uratować. I dyskutowane są głównie trzy scenariusze w tej chwili. Jeden to jest powrót do stołu negocjacyjnego, ale z udziałem właśnie ludzi Alvaro Uribe, czyli tych, którzy głosowali za nie, po to, żeby wynegocjować jakiś zmieniony układ uwzględniający uwagi tych sceptyków, krytyków układu wynegocjowanego przez negocjatorów Juana Manuela Santosa. Drugie rozwiązanie to jest zwołanie konstytuanty, czyli takiego szerokiego organu z udziałem kongresu, ale też być może przedstawicieli FARC-u, partyzantów, różnych organizacji społecznych, po to, żeby opracować nową konstytucję kolumbijską, która by w ramach już konstytucji uwzględniała to, jak mają wyglądać różne elementy tego porozumienia pokojowego. To jest o tyle byłoby niedobre z punktu widzenia Juana Manuela Santosa, urzędującego prezydenta, gdyż otwierałoby drogę do tego, w zasadzie każda rozmowa o zmianie konstytucji to jest otwarcie puszki Pandory i wówczas na przykład Alvaro Uribe mógłby podrzucić kwestię możliwości ponownego ubiegania się o prezydenturę, czyli mogłaby się otworzyć perspektywa, że on na nowo zostanie prezydentem, w tej chwili nie może. Poza tym mogłyby zostać odrzucone niektóre elementy dziedzictwa polityki Juana Manuela Santosa, jak na przykład to, że w tej chwili Kolumbia jest jednym z zaledwie czterech krajów w Ameryce Łacińskiej, gdzie możliwe są małżeństwa homoseksualne. Gdyby doszło do otwarcia konstytucji, to prawdopodobnie ze względu na to, że to jest cały czas konserwatywny społeczeństwo, a Alvaro Uribe jest konserwatystą, który teraz rośnie w siłę, to prawdopodobnie takie rzeczy też zostałyby odrzucone. Poruszyłyby się kwestie dużo dalej idące niż tutaj. Dokładnie tak. A jednocześnie cały ten proces negocjacji konstytucji byłby wpisany w przygrywkę do wyborów prezydenckich, które mają się odbyć w Kolumbii za 2 lata. I byłoby to znakomita scena dla Alvaro Uribe po to, żeby na nowo błyszczał. Zresztą nie ma co ukrywać, to nie referendalne, to jest jego zwycięstwo i jego powrót triumfalny na scenę polityczną Kolumbii, bo bez względu na to, które rozwiązanie zostanie wybrane, to i tak on teraz jest przy piłce, używając takiej analogii piłkarskiej. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, pokrótce o nim wspomnę, to jest przyjęcie nowych poprawek do tego porozumienia pokojowego drogą ustawy przechodzącej przez kolumbijski kongres, co oznaczałoby, że FARC nie miałby już nic do powiedzenia. Po prostu musiałby czekać, aż sami parlamentarzyści kolumbijscy zmienią warunki układu. No w takim razie przyjrzyjmy się pokrótce tym uwagom, tym argumentom, na które wskazywali przeciwnicy tego układu, czyli tak jak powiedziałeś, przede wszystkim były prezydent Alvaro Uribe, bo to też były powody główne, dla których ci Kolumbijczycy, którzy poszli do urn, czy też większość z nich powiedziała nie. Takim najbardziej kontrowersyjnym elementem tego dokumentu była kwestia samej przyszłości FARC-u i tego, co się stanie z członkami tego ugrupowania. Dwie najbardziej
kontrowersyjne rzeczy to jest to, jak wymierzyć sprawiedliwość wobec partyzantów, z których część dopuściła się straszliwych zbrodni, też zbrodni, które uznawane są za przeciwko ludzkości. Chodzi o zamachy terrorystyczne w największych miastach kraju, o terroryzowanie całych wsi, porywanie młodych, małych dzieci po to, żeby stawały się partyzantami, czy też porywanie ludzi dla okupu i trzymanie ich w łańcuchach przez długie lata. W związku z tym, ponieważ partyzanci dopuszczali się tego rodzaju czynów, ale trzeba wspomnieć o tym, że wojsko kolumbijskie, które było inną ze stron tego konfliktu, też ma bardzo ciężkie zbrodnie na sumieniu. No ale rozmawiamy o partyzantach. To trudno jest wielu Kolumbijczykom pogodzić się z tym, że teraz członkowie FARC-u, jeżeli tylko opowiedzą o wszystkim tym, co się działo w ciągu tych lat wojny domowej, to mieliby nie odsiedzieć kary w więzieniu. A przewiduje porozumienie pokojowe, że co najwyżej mieliby ograniczoną przez jakiś czas wolność. Druga kontrowersyjna sprawa to jest udział FARC-u w życiu publicznym, w tym życiu politycznym. Bo on miałby się przeistoczyć w partię polityczną. No, moim zdaniem to jest dość rozsądne. Jeżeli mają porzucić broń, wyjść z lasu, to muszą coś robić. Ich rodowód, przynajmniej na samym początku, był polityczny i w związku z tym łatwo sobie wyobrazić, że mieliby ochotę na to, żeby przeistoczyć się w ruch polityczny. Natomiast kontrowersyjne jest to, że mieliby mieć zagwarantowane przez kolejne dwie kadencje taką minimalną reprezentację w parlamencie. Mieliby być finansowani częściowo przez pieniądze publiczne po to, żeby móc się utrzymać jako ruch polityczny. No i wreszcie ci, którzy nie mają takiej gwarancji, że ci, którzy dopuścili się zbrodni przeciw ludzkości, nie mogliby się przeistoczyć w polityków. Inna zupełnie sprawa jest taka, że FARC jest skrajnie niepopularny wśród kolumbijskiego społeczeństwa. Więc w dwóch kadencjach musieliby walczyć o głosy. Być może by zaniknęli na scenie politycznej. Natomiast tutaj chodzi o w każdym takim porozumieniu pokojowym. Jest bardzo trudno znaleźć tą równowagę między dążeniem do pokoju, a wymierzaniem sprawiedliwości. Zawsze to jest taki zgniły kompromis. No i tutaj Kolumbijczycy, jeżeli by wynik referendum traktować jako wyraz jakiegoś namysłu i oceny tego porozumienia, no to dali znać, że im się nie podoba ten punkt równowagi, że woleliby, żeby on znajdował się po bardziej surowej stronie, czyli żeby ograniczyć możliwość wejścia do życia politycznego członkom FARC-u, zwłaszcza tej wierchuszce, która odpowiada za najstraszliwsze czyny, ale oraz żeby wymierzyć większą sprawiedliwość. Jeszcze wracając właśnie do tej kwestii sprawiedliwości, bo tutaj co ciekawe, jak się popatrzy na mapę regionu w Kolumbii, jak poszczególne regiony głosowały w tym referendum, to okazuje się, że na obszarach, czy też w miastach, gdzie jest najwięcej ofiar, czy też które zostały najbardziej dotknięte tym konfliktem, większość jednak głosowała za przyjęciem tego porozumienia. Nie ma takiej zupełnej reguły, ale rzeczywiście taki ogólny obrazek, który się wyłania, to jest taki, że tam, gdzie najświeższa jest pamięć zbrodni dokonywanych przez FARC, to jednak więcej osób opowiedziało się za tym, żeby przyjąć to porozumienie. Natomiast tam, gdzie ta pamięć mogła się jakoś zatrzeć, to obywatele byli bardziej sceptyczni wobec tego porozumienia. No ale mówię dlatego, że nie ma reguły, bo nawet w takiej Bogocie, gdzie jest pamięć różnych zamachów bombowych, terrorystycznych dokonywanych przez FARC i gdzie wygrała opcja przyjęcia tego traktatu pokojowego, to mimo wszystko milion osób, czy ponad milion osób zagłosowało za tym, żeby ten traktat odrzucić. A przypomnijmy, w tym referendum ta różnica między tymi, którzy głosowali za przyjęciem lub odrzuceniem tego traktatu wynosiła zaledwie niecałe 60 tysięcy głosów. W związku z tym ci mieszkańcy Bogoty
którzy można powiedzieć, że odpowiadają też za ten wynik. Zastanówmy się teraz, jak może zachować się FARC, ponieważ tak naprawdę teraz cały ten proces pokojowy jest trochę w takim stanie niepewności, no bo z jednej strony mamy układ, z drugiej strony układ, który jest odrzucony przez społeczeństwo. Alvaro Uribe i jakby jego obóz nawołuje do poprawek do tego porozumienia. Pytanie tylko, czy te poprawki są w ogóle możliwe i czy FARC się na takie poprawki zgodzi i jak będzie zachowywał się teraz w tym czasie ewentualnych renegocjacji. Czy wróci do broni, czy się rozbroi? Jak tutaj ten proces może wyglądać? Moim zdaniem FARC ma w tej chwili niewiele do powiedzenia, bowiem wynik referendum świadczy o tym, że społeczeństwo kolumbijskie zupełnie nie ufa partyzantom i chciałoby ich ukarać albo dobić do końca. Natomiast na pewno ten wynik referendum nie świadczy o tym, że o jakiejkolwiek sympatii wobec FARC-u. W tej chwili wynik tego referendum wzmacnia pozycję Alvaro Uribe, byłego prezydenta, który może narzucić rządowi to, w jaki sposób ma potoczyć się teraz scenariusz. Czy to ma być, może na przykład dążyć do tego, żeby została powołana ta konstytuanta i zmieniana konstytucja. Może, i myślę, że to jest bardziej prawdopodobne, drogą parlamentarną wprowadzać te nowe ustawy. Natomiast piłka jest właśnie po stronie Alvaro Uribe, no i po stronie prezydenta Juana Manuela Santosa. Ze strony urzędującego prezydenta wydaje mi się, że wciąż istnieje nadzieja, że dojdzie do powrotu do stołu negocjacyjnego. Dlatego w tych ostatnich godzinach prezydent Santos nie przyjął dymisji głównego negocjatora strony rządowej, Humberto de la Calle, co można interpretować jako znak, że cały czas dopuszcza możliwość, że miałoby dojść do powrotu do negocjacji, być może w takiej potrójnej formie, gdzie brali udział dotychczasowi negocjatorzy rządowi, FARC oraz jako trzecia strona ci wszyscy, którzy w czasie kampanii przed referendum nawoływali do głosowania na nie. Właśnie już teraz mówi się o takich właśnie spotkaniach z jednej strony obozu rządzącego, z drugiej strony grupy wokół byłego prezydenta Uribe, ale powracam do tego mojego pytania, czy wprowadzenie tych poprawek jest rzeczywiście możliwe, no bo jeżeli zostaną one wprowadzone, no to musi na nie jednak też wyrazić zgodę strona FARC-u. No a jeżeli znowu ruszymy tę kwestię dotyczącą sprawiedliwości, dotyczącą wymierzania sprawiedliwości, no to czy członkowie, czy też przedstawiciele FARC-u zgodzą się na to, żeby tę karę zaostrzyć? Faktycznie jest tak, że liderzy FARC-u podkreślają, że to porozumienie jest nienaruszalne, zamknięte i nie można go negocjować. Zresztą na kilka tygodni przed referendum doszło do spotkania całego dowództwa FARC-u i tam podjęli zdecydowaną decyzję o tym, że akceptują to porozumienie pokojowe. Aczkolwiek w tych niższych szeregach FARC-u było wiele wątpliwości. Więc ta sytuacja, z którą teraz się mierzymy, oznacza, że może wzmocnić się wewnętrzna pozycja tych krytyków porozumienia wewnątrz FARC-u, którzy mogą jakoś osłabić pozycję swojego przywództwa, więc istnieje groźba, że dojdzie do jakiegoś wyłomu wewnątrz FARC-u. No, to jest ryzyko tego wyniku referendum, bo ja nie wierzę, żeby tak po prostu ono oznaczało, że Kolumbia wróci do stanu wojny pomiędzy partyzantką a rządem, bo ten proces gromadzenia się partyzantów, składania broni już się rozpoczął. On teraz troszeczkę przyhamuje ze względu na dużą niepewność. Natomiast istnieje ryzyko, że te formacje wewnątrz FARC-u, które były od początku niezadowolone z tego porozumienia, będą miały poczują wiatr w żaglach i będą mogły się wyłamać. W związku z tym to porozumienie może się okazać słabsze w tym znaczeniu, że może nie zapewnić pokoju.
No właśnie, jeżeli mówimy o wyłomach w szeregach FARC-u, to często się mówi też o tym, że ci, którzy są albo niezadowoleni z tego układu, albo teraz jeszcze bardziej w takim stanie niepewności, nie podoba im się cały ten proces pokojowy, mogą przejść na stronę innych grup rebeliantów, innych zorganizowanych grup przestępczych. Wiemy, że tam jest też również ELN. Czy teraz właśnie ze względu na to referendum, na jego wynik i na obecną taką dość niepewną sytuację, taki proces może być przyspieszony, że więcej członków FARC-u może przejść na inną stronę? Ja myślę, że takie ryzyko istniało tak czy inaczej, bez względu na wynik referendum, że nie wszyscy partyzanci po prostu wrócą do życia publicznego, zwłaszcza, że duża część z nich praktycznie nie znała innego życia niż w ramach partyzanckiej wojny. W związku z tym mogą na pewno trzeba się liczyć z tym, że część z nich przejdzie do różnych grup przestępczych, niekoniecznie już do innej partyzantki, bo te doły partyzanckie nie były jakoś, o ile mi wiadomo, związane ideologicznie z uczestnictwem w partyzantce. Dlatego już w ostatnich latach obserwowaliśmy wiele takich zmian barw, że po prostu przechodzili z lewej na prawą stronę. Chodzi tutaj o przejście z partyzantki do tych prawicowych różnych formacji zbrojnych. Na pewno to jest proces, który będzie występował. Porozumienie pokojowe dlatego było tak szerokie i dlatego obejmowało 300 stron drobnym druczkiem, czy jest coś dla mnie zupełnie nie do przeczesania. Domyślam się, że większość Kolumbijczyków też nie udało się im przejść przez cały ten dokument, ale ten dokument dlatego jest tak dokładny, że musiał przewidywać nie tylko złożenie broni i przejście partyzantów do życia publicznego, ale też plan, gdy chodzi o rozwój tych zaniedbanych obszarów wiejskich, albo też to, jak sprawić, że faktycznie uda się ograniczyć uprawę koki czy innych roślin, które są związane z handlem i późniejszym przemytem narkotyków, po to, żeby ograniczyć też pokusę przestępczą, mafijną w różnych regionach, żeby zaprowadzić tam jakąś stabilność i władzę państwową. Natomiast oczywiście nawet gdyby Kolumbijczycy powiedzieli tak w tym referendum, później czekałaby ich bardzo mozolna praca, żeby faktycznie wprowadzić w życie poszczególne punkty tego porozumienia. Jedno negocjacje, drugie przyjęcie tego układu, a właśnie trzecie jeszcze jego wprowadzenie w życie. Wydaje mi się, że ten proces nie jest zahamowany, że teraz będą musiały nastąpić jakieś zmiany, być może nawet kosmetyczne w tym porozumieniu pokojowym, bo po prostu interpretacja dominująca jest taka, że Kolumbijczycy powiedzieli nie wobec tego kształtu porozumienia. Natomiast proces już się zaczął. Ja na to patrzę w taki sposób, że po prostu Juan Manuel Santos okazało się, że nie może skraść całego show. Ale czy możemy tutaj mówić jednoznacznie o jego porażce? Bo jeszcze po wynegocjowaniu tego układu, a przed referendum mówiło się o tym, że może mieć nawet szansę na pokojową Nagrodę Nobla. Teraz tej nagrody pewnie nie dostanie, ale czy możemy tutaj mówić w kontekście tego referendum i całego procesu o jego porażce, czy po prostu kampania przedreferendalna mu nie wyszła? To jest porażka, przegrana bitwa, ale jeszcze nie wojna. Jeszcze Juan Manuel Santos ma przed sobą 2 lata prezydentury i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy, a nie lat, będzie musiał doprowadzić do takiej sytuacji, żeby jednak dziecko nie zostało wylane z kąpielą, żeby jakieś wyniki tego 4-letniego procesu negocjacyjnego zostały uratowane. Natomiast będzie musiał przyznać, że to nie jest tylko jego dzieło, tylko też jego poprzednika Alvaro Uribe. Ciekawe miesiące przed Kolumbią nas czekają. Dziękuję bardzo serdecznie. Ze mną był Paweł Zerka, ekspert WISE Europa. I to już wszystko w tym wydaniu Świata w Południe. Magdalena Skajewska, do usłyszenia. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje!
Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem winogrona czerwone niech kosztują tylko 3,99 za kilogram, a masło ekstra polskie 3,49 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 10 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nobel z fizyki dla trzech Brytyjczyków. Ich odkrycia dają szansę na rozwój takich dziedzin jak materiałoznawstwo i elektronika. Prawie 100 tysięcy uczestników. Policja podsumowała czarny protest. Najlepszym dowodem na to, że było spokojnie, jest fakt, że odnotowaliśmy zaledwie 7 incydentów w trakcie tych zgromadzeń. Ponad 7 milionów złotych stracił Skarb Państwa z tytułu uszczuplenia podatku VAT przez przestępczą parę. 47-latków zatrzymała śląska policja. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Nobel z fizyki dla naukowców zajmujących się drobną materią. Nagrody przypadły Brytyjczykom Davidowi Tullesowi, Duncanowi Coldainowi i Michaelowi Kostrlicowi. Werdykt uzasadniał Nils Mortensen, szef Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Tegoroczni laureaci odkryli niespodziewane prawidłowości w zachowaniu materii, które można opisać za pomocą narzędzi matematycznych, czyli topologii. Dzięki temu można było zaprojektować nowe materiały i jest wielka nadzieja, że będzie to ważne także dla wielu przyszłych technologii. And there is great hope that this will be important for many future technologies. Nagroda wynosi 8 milionów koron, czyli około 3,5 miliona złotych. Laureaci otrzymują też medale i dyplomy. David Tullis otrzymał połowę nagrody. Reszta przypadła pozostałym dwóm naukowcom. W oświadczeniu komitetu czytamy, że laureaci zostali wyróżnieni za teoretyczne odkrycia w dziedzinie topologicznych przejść fazowych i topologicznych faz materii. Na posiedzeniu rządu i przed Sejmem dziś Rada Ministrów zajmuje się skutkami umowy handlowej CETA między Unią Europejską a Kanadą. Przeciw porozumieniu demonstrowali dziś przewiejskie rolnicy. Jakie są obawy rolników i jak na te protesty reagują politycy partii rządzącej? To pytania do naszej reporterki Ewy Wasążnik. Protestujący rolnicy obawiają się, że wprowadzenie w życie zasad umowy handlowej między Unią Europejską a Kanadą osłabi ich pozycję na rynku. Wytwarzana przez nich żywność, mimo że lepszej jakości, nie wytrzyma konkurencji z tą sprowadzoną zza oceanu. Przypominają, że w Kanadzie dopuszczone jest stosowanie GMO, co powoduje większą wydajność upraw. Poza tym manifestujący dziś przed Sejmem rolnicy domagali się także jak najszybszego przyjęcia ustawy o bezpośrednim handlu żywnością. Jej cel wyjaśniała jedna z protestujących, Małgorzata Dąbrowska. Żeby rolnik mógł w swoim gospodarstwie sprzedać towary, które sam wytworzy. To są dżemy, to jest masło, ser, chleb upieczony, a na razie tego nie możemy robić. Robimy to dla siebie, dla znajomych, a jeśli już sprzedajemy, to podlegamy po prostu tak, jakbyśmy łamali prawo. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia wspomnianych już wcześniej umów międzynarodowych, które mogą uderzyć w interesy polskich rolników. Takie zagrożenie dostrzega także senator PiS Jan Maria Jackowski. Z jednej strony Europa traci konkurencyjność na rynkach globalnych i niewątpliwie potrzebne są nowe impulsy, jeżeli chodzi o ożywienie handlu i rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, zwłaszcza w obszarze rolniczym, zwłaszcza w obszarze żywnościowym i w sytuacji, gdyby zostały te umowy zawarte na tych zasadach, co dzisiaj się proponuje, to mielibyśmy w Europie zalew taniej żywności spoza rynków Unii Europejskiej, a to by oznaczało przede wszystkim upadek rolnictwa europejskiego, czy bardzo mocne osłabienie rolnictwa europejskiego, a dla konsumentów by to oznaczało, żebyśmy byli skazani na artykuły żywnościowe, które są znacznie gorszej jakości.
Senator Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że rząd włączy się w negocjacje Unii Europejskiej z partnerami zza oceanu, tak aby zawarte były jak najmniej ryzykowne dla polskiej gospodarki. Umowa handlowa CETA między Unią Europejską a Kanadą, o tym w relacji reporterki Polskiego Radia 24 Ewy Wasążnik. Szef MSZ Witold Waszczykowski broni swoich słów w sprawie czarnego protestu. Polityk powiedział rano w TVN24, że wczorajsze demonstracje przeciwko projektowi zakazującemu aborcji były kpiną. Te słowa wywołały falę krytyki ze strony opozycji. Kamila Gasiuk-Pichowicz powiedziała w Sejmie, że żaden minister nie powinien wypowiadać się w taki sposób jak Witold Waszczykowski. Jest to cynizm, jest to totalna znieczulica, jest to obraźliwe w stosunku do kobiet. Ja się czuję osobiście obrażona tym, że protest tysięcy Polaków w Polsce i za granicą, Polek i Polaków na ulicach wszystkich właściwie miast w Polsce został nazwany kpiną. Minister spraw zagranicznych nie wycofuje się ze swoich słów i podkreśla, że były one sprzeciwem wobec niektórych wulgarnych haseł, jakie padały podczas czarnego protestu. Niczego takiego nie powiedziałem, że to miałem przepraszać. Jeszcze raz powtórzę. O życiu i śmierci w naszej cywilizacji nie rozmawia się na wiecach, nie rozmawia się na ulicach i nie używa się haseł.